Zimowego wieczora w stanie Utah młody mężczyzna znika z pracy. Nie było śladów walki, krwi itd. Gość zniknął bez powodu. Był podejrzany i motyw, lecz gdy nie znaleziono żadnych dowodów, sprawa utknęła w miejscu. Nie wierzyłam, że komukolwiek uda się coś wymyślić i odkryć, kto go zamordował. Czy detektywom uda się rozwiązać sprawę sprzed lat? Odpowiedź mieli mieć cały czas przed nosem. Patrzyłem na ślad na bucie i nagle przypomniałem sobie ten sam kolor farby. W karierze każdego detektywa jest sprawa, której nie da się zapomnieć. Miejsca zbrodni są tak dziwne, że przeczą logice i przestępcy tak pomysłowi, że umykają zrozumieniu. Aby dotrzeć do prawdy, trzeba techników kryminalistyki. Ekstremalna kryminalistyka. 20 kwietnia 1989 roku Jennifer Campbell wyszła za miłość swojego życia, Briana Ruffa. Ślub odbył się w kościele. 20-letni Brian zdawał się być mężem doskonałym, szczerym, oddanym i pragnącym dzielić życie ze swoją młodą żoną. Był świetnym kumplem, miał piękny uśmiech, miłą osobowość, był przyjacielski i ciepły. Miał też świetne poczucie humoru. Po ślubie młoda para wyprowadziła się do Salt Lake City w stanie Utah. Brian chciał zostać lekarzem, lecz na razie pracował jako sanitariusz w pogotowiu i studiował. Co robisz? Uczę się. Miał też czas na nowe zainteresowania. Gdy wyjechaliśmy do Utah, zaczął się interesować muzyką country i tą całą kowbojską symboliką. W sierpniu 1991 roku mieli już 15-miesięczną córeczkę Brittany, a drugie dziecko było w drodze. Aby związać koniec z końcem, Brian zaczął dorabiać jako strażnik w kopalni miedzi Kennecott w pobliskim Magna. Szukali kogoś, kto miałby przeszkolenie ratownicze, więc dostał tę pracę. Był ochroniarzem przy bramie, a jednocześnie miał pomagać w nagłych wypadkach. Po kilku tygodniach Brian został przeniesiony na wartownię w odległej części kopalni. W nocy przejeżdżały tamtędy jeden, dwa samochody. Był wciąż sam i mówił, że to ponure miejsce. Nagle 10 grudnia o 19:30 w jedną z najzimniejszych nocy roku na posterunku zjawił się krajownik Briana, aby dokonać rutynowej kontroli. Lecz tej nocy nic nie było rutynowe. Briana nigdzie nie było. Był jego kask. Zgodnie z przepisami, jeśli strażnik wychodził na zewnątrz, miał mieć na głowie kask. Był jego kask, był samochód, a Brian zniknął. Na miejscu zjawiła się policja, lecz im dłużej badali okolice, tym bardziej byli zadziwieni nagłym zniknięciem Briana. Nie było śladów walki, krwi itd. Gość zniknął bez powodu. Na śniegu nie było śladów, aby ktoś opuszczał ten teren, więc jedyną możliwością był samochód. Detektywi szybko skontaktowali się z żoną Briana, która powiedziała, że nie widziała męża od chwili, gdy rano wyszedł do pracy. Myśli pędziły mi w głowie jak szalone. To nie miało sensu, tym bardziej, że samochód był na miejscu, a na stole zostały jego kanapki. Okazało się, że na terenie kopalni działa system identyfikacji numerów, z których są prowadzone rozmowy telefoniczne. Gdy sprawdzono zapisy rozmów prowadzonych ze stróżówką Briana, zadzwonił telefon. Jakaś kobieta, podająca się za Jennifer Ruff, chciała rozmawiać z Brianem. Jednak system ustalił, że nie jest tą, za którą się podaje.
Sprawdziliśmy numer telefonu i ustaliliśmy, że dzwoniła niejaka Christy Bradley. Kim jest Christy Bradley i czemu podaje się za żonę Briana? Jeszcze tej samej nocy detektywi złożyli jej wizytę. Wiedzieliśmy, że siedzący w swojej strożówce Brian często rozmawiał z Christy. Tej nocy, około 19 czy 19.05, rozmowa trwała bardzo krótko, dosłownie kilka sekund. Christy twierdziła, że podniósł uszy słuchawkę Brian, powiedział, że ktoś u niego jest i szybko ją odłożył. To była ich ostatnia rozmowa. Christy powiedziała, że jest przyjaciółką Briana i że następnego dnia miała wyjechać do Teksasu. I że zadzwoniła po to, żeby się pożegnać, bo bardzo go lubiła. Kobieta oświadczyła, że poznała Briana przez swojego męża, Dale'a. To Dale pomógł Brianowi uzyskać pracę w firmie ochroniarskiej. Gdy się zaprzyjaźnili, Brian zaczął się z nim włóczyć, trochę razem popijali. Może nie powinni, ale tak było. Gdzieś w tym czasie Brian poznał żonę Dale'a, Christy. W końcu Christy wyznała prawdę i przyznała się, że miała romans z Brianem. Powiedziała nawet, że kilka tygodni temu wyjechała z nim do Las Vegas. Wyjeżdżając, Brian powiedział żonie, że musi się odprężyć. Był w stresie. Martwił się o nasze drugie dziecko, które było w drodze. Szukał dodatkowej pracy i miał kłopoty w szkole. Mimo bliskiej znajomości, Christy twierdziła, że nie wie, co się stało z Brianem. Jej mąż, Dale, wrócił do domu późno w nocy. Jak się okazało, wiedział o jej romansie z Brianem. Dale zawsze oskarżał ją o utrzymywanie stosunków z innymi mężczyznami, a głównie o romans z Brianem. To była bardzo gorąca kłótnia, która trwała kilka godzin. Dale wiedział o romansie, lecz czy wiedział także, co stało się z Brianem? Zapytany, co robił w nocy, gdy zniknął Brian, Dale oświadczył, że był wzburzony i zrozpaczony i że pojechał do Biblioteki Uniwersytetu Utah, żeby posłuchać relaksujących taśm. Twierdził także, że gdy wsiadł do samochodu, czuł się fatalnie i wyjeżdżając z parkingu, otarł się o słupek. Pokazał nawet swojego Camaro ze świeżym wgnieceniem na drzwiach. Czy Dale kłamał na temat tego, co robił tej nocy? Policjanci poprosili o możliwość przeszukania jego samochodu i natychmiast znaleźli coś podejrzanego. W schowku między fotelami znaleźliśmy pistolet kalibru 6,3 mm. Test na obecność resztek prochu wypadł pozytywnie. Mężczyzna wyjaśnił, że rano trochę polował i strzelił kilka razy, a następnie sam przekazał pistolet dla potrzeb śledztwa. Był zdenerwowany z powodu wyjazdu Christy i starał się pomóc detektywom. Prowadzący śledztwo odkryli romans młodego, żonatego mężczyzny. Czyżby jego były przyjaciel Dale miał coś do ukrycia? A może będąca środkiem miłosnego trójkąta Christy nie mówiła całej prawdy? Jedno było pewne. Do czasu odnalezienia Briana Ruffa lub jego zwłok nie było przestępstwa ani podejrzanych. Nie mieliśmy dość dowodów, aby za cokolwiek go aresztować. Ani nie wiedzieliśmy, co się stało z Brianem. Następnego dnia Christy opuściła swojego męża Dale'a i wyjechała do Teksasu. Brian Ruff już raz zostawił swoją rodzinę dla Christy. I detektywi podejrzewali, że para kochanków może chcieć się związać na stałe. Zakładaliśmy, że Brian mógł uciec, aby być z Christy, więc skontaktowaliśmy się z policją w Teksasie, prosząc, aby ją obserwowali i sprawdzili, czy nie spotkała się z tym kochankiem.
Teksańska policja zlokalizowała Christie, ale Briana z nią nie było. Tymczasem w Utah detektyw Townsend sprawdził karty kredytowe Briana, lecz nikt z nich nie korzystał od ponad miesiąca. Skontaktowaliśmy się z członkami jego najbliższej rodziny, ale nikt nic o nim nie wiedział. Było wiele martwych tropów, które nie doprowadziły nas do niczego. Tygodnie zmieniały się w miesiące. Jennifer, która urodziła drugą córeczkę o imieniu Jessica, wciąż wierzyła, że pewnego dnia Brian wróci, aby ją zobaczyć. Gdy ktoś zaginie, zawsze jest jakaś nadzieja, że gdzieś żyje, że miał jakiś powód, aby wyjechać, czy aby zniknąć na pewien czas. Wciąż miałam nadzieję, że pewnego dnia znów go zobaczę. 10 czerwca 1993 roku, półtora roku po zaginięciu Briana. W dzikiej okolicy stanu Utah, o nazwie Przełęcz Piątej Mili, kilkoro przyjaciół wędrowało z plecakami. Jedna z dziewcząt oddaliła się za potrzebą i znalazła coś wystającego z ziemi. Opowiedziała o tym pozostałym, a gdy zaczęli kopać, okazało się, że to ludzkie zwłoki. Turyści zawiadomili biuro szeryfa okręgowego. Przybyli na miejsce kryminolodzy, odkryli rozkładające się zwłoki spoczywające w płytkim grobie i natychmiast rozpoznali to, w co były odziane. Był to strój ochroniarza z kopalni Kinnecott. Znaleźliśmy sporo rzeczy. Brian miał na sobie kompletny mundur. Miał też portfel, choć nie było w nim pieniędzy. Były też dokumenty. Pas i buty znaleźliśmy obok grobu. Kryminolodzy starannie przeszukali miejsce pochówku. Postrzępiony mundur Briana posłużył ustaleniu przyczyny zgonu. W plecach było 5 otworów po kulach. Żaden z pocisków nie przeszedł przez przód bluzy. 4 otwory były w lewej górnej części pleców. Pod głową miał lewą rękę, o tak, i 5 pocisk utkwił w przedramieniu. Pamiętam, że gdy się o tym dowiedziałam, upadłam na podłogę. To było jak fizyczny cios. Tego dnia przepadła cała nadzieja, jaką jeszcze miałam. Salt Lake City miało teraz do czynienia z morderstwem, a detektyw Townsend miał pierwszego podejrzanego, Dale'a Bradley'a. Ekstremalna kryminalistyka. Zaginięcie zmieniło się w morderstwo, kiedy w płytkim grobie na pustkowiu znaleziono podziurawione kulami zwłoki 22-letniego Briana Ruffa. Detektyw z okręgu Salt Lake, Jerry Townsend, podejrzewał, że w sprawę zamieszany jest przyjaciel Denata, Dale Bradley. Zawsze uważałem, że głównym podejrzanym w tej sprawie jest Dale. Detektyw Townsend miał powody. Żona Dale'a miała romans z ofiarą, a zachowanie Dale'a w noc zniknięcia Briana było podejrzane. Przesłuchany po raz drugi Dale Bradley wciąż twierdził, że nie ma nic wspólnego ze zbrodnią. Mężczyzna twierdził, że Brian był jego najlepszym przyjacielem, więc dlaczego miałby go zabijać? Wciąż powtarzał, że Brian był jego najlepszym przyjacielem i że nie mógłby go zabić. Lecz może dowody powiedziałyby co innego. Półtora roku wcześniej, w dzień po zniknięciu Briana, na dłoniach Dale'a wykryto resztki prochu. Test pistoletu znalezionego w jego wozie wykazał to samo, lecz wtedy nie było jeszcze zwłok, więc nie poddano go testom balistycznym. Teraz można było sprawdzić, czy pociski z broni Dale'a są identyczne ze znalezionymi w ciele. Wyniki prób były dla Townsenda zaskoczeniem. Broń, którą znaleźliśmy u Dale'a, różniła się od broni, z której dokonano mordu. Dale Bradley miał pistolet kalibru 6,3 mm, a pociski wydobyte z ciała miały kaliber 5,56.
Choć od początku podejrzewaliśmy Dale'a Bradley'a, to aby go oskarżyć, potrzebowaliśmy solidnych, niezbitych dowodów jego winy. Lecz detektyw Townsend nie rezygnował i zajął się teraz samochodem podejrzanego. Chcieliśmy mieć jego wóz, bo mógł zastrzelić Briana w bagażniku albo na siedzeniu pasażera. Liczyliśmy na ślady krwi lub resztki spalonego prochu. Lecz dowiedzenie tej teorii było problemem, bo okazało się, że Chevrolet Camaro Dale'a już dawno trafił na złom. Gdy się oglądało zdjęcia jego wozu, miało się wrażenie, że powinien tam trafić znacznie wcześniej. Townsend zaczął sprawdzać wszystkie złomowiska w rejonie Salt Lake City. Po kilku dniach znalazł Camaro na składowisku na zachód od miasta. Wóz był rozebrany, wewnątrz miał tylko fotele. Resztki tapicerki i wykładzin nie było. Mimo to ściągnęliśmy go do laboratorium. Lecz znalezienie śladów nie było łatwe, bo wóz stał na powietrzu przez ponad rok. Technicy spryskali bagażnik reagującym na krew odczynnikiem o nazwie luminol, lecz niczego nie wykryli. Potem Townsend zebrał próbki farby i ziemi z karoserii pojazdu i wysłał je do badania na obecność resztek prochu strzelniczego, lecz w laboratorium niczego nie znaleziono. Wyglądało na to, że nie ma żadnych dowodów łączących Dale'a Bradley'a z morderstwem Briana Ruffa. Choć było brak dowodów, Townsend wciąż liczył na to, że złapie podejrzanego na kłamstwie dotyczącym sposobu uszkodzeń jego auta. Dwukrotnie poddaliśmy go badaniu za pomocą wykrywacza kłamstw. Lecz Dale przeszedł i to badanie. Detektyw Townsend nie mógł w to uwierzyć. Mógł mylić się co do podejrzanego, lecz było wiadomo, że czyjeś przybycie przerwało telefoniczną rozmowę w nocy zaginięcia Briana. Jeśli to nie był Dale, to kto? Kopalnia Kinnecott ma bardzo dobry system kontroli i detektyw wiedział, że ten, kto chciał wywieźć Briana, potrzebował samochodu i dostępu na teren kopalni. W kopalni pracuje ponad 2000 osób i prowadzący śledztwo wkrótce przekonali się, że funkcjonuje tam nawet przestępcze podziemie. Zastępca prokuratora okręgowego w Salt Lake, Vince Meister, wiedział, że w kopalni zdarzają się kradzieże, bo już wcześniej prowadził kilka spraw z tym związanych. Kinnecott to wielka firma i wielkie pieniądze. I gdybyśmy nie pilnowali wszystkiego, mogłoby zginąć stamtąd wiele wartościowych rzeczy. Meister pomógł detektywowi Townsendowi śledzącemu obrót kradzionymi towarami. Jeden z handlarzy złomem podał nazwiska dwóch mężczyzn mogących mieć związki z Brianem Ruffem. 12 grudnia, czyli dwa dni po zniknięciu Briana, w Lombardzie oddalonym 50 km od Salt Lake sprzedali surową miedź o wartości $3000. Nie chodziło tylko o zbieżność dat. Obaj mężczyźni byli ochroniarzami w kopalni, a jeden z nich okazał się szefem Briana. Tym samym, który zameldował o zniknięciu Briana 10 grudnia 1991 roku. Najdziwniejsze było to, że Brian nigdy nie widział swojego szefa. Dlatego też nigdy go nie było tam, gdzie pracował Brian. Ale tej nocy zjawił się pierwszy. Z tego sierżanta ochrony był prawdziwy, szybki Bill. Informację o zaginięciu dostarczył policji już po 5 minutach. Zgodnie ze zeznaniami innych pracowników kopalni, Brian mógł wytropić złodziejską szajkę i zagrozić, że poinformuje o tym przełożonych. Był w tej pracy stosunkowo nowy, lecz moim zdaniem mógł komuś zagrozić. Jak będziecie dalej kraść, to o tym zawalduję. Zaczynało wyglądać na to, że podejrzewający Dale'a Bradley'a detektyw Townsend mógł się mylić i za śmierć Briana mógł być odpowiedzialny jeden z domniemanych złodziei. W końcu dotarliśmy do jednego z nich. Mężczyzna twierdził, że w tym czasie był w domu.
Na wszystkie pytania odpowiadał wymijająco i w pewnej chwili miałem wrażenie, że nie chce powiedzieć, co się naprawdę stało. Jednak na podstawie tego przesłuchania nikogo nie udało się wyeliminować. Choć przeszukano domy obu podejrzanych o kradzieże, nie znaleziono broni ani żadnych dowodów łączących ich ze śmiercią Briana Ruffa. Prawdę mówiąc, nie mieliśmy nic, co pozwoliłoby oskarżyć ich o zabójstwo. Od zamordowania Briana Ruffa minęły 2 lata. Rozwiewały się ślady, a z nimi nadzieje Jennifer. Minęło już tyle czasu, że nie wierzyłam, że komukolwiek uda się coś wymyślić i odkryć, kto go zamordował. W końcu sprawa trafiła do działu nierozwiązane. Minęło 13 lat. Choć na początku 2005 roku detektyw Jerry Townsend odszedł na emeryturę, to wciąż martwił się, że zostawia za sobą niezamkniętą sprawę. Bardzo trudno powiedzieć rodzinie ofiary: słuchajcie, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. 30 kwietnia 2005 roku doszło do nagłego zwrotu. Biuro szeryfa okręgu Salt Lake otrzymało z Wellington w stanie Utah informację o zabitej nożem kobiecie. Ofiarą była druga żona Dale'a Bradley'a, Crystal. Czyżby podejrzewany przez detektywa Townsenda człowiek znów zamordował? A po przerwie stara sprawa znów nabiera tempa. I czy próba lakieru pozwoli wykryć nowe tropy? Sprawa tajemniczego, przypominającego egzekucję morderstwa Briana Ruffa, przez 13 lat leżała w archiwum. Nagle wiosną 2005 roku doszło do potencjalnego przełomu. W miasteczku znajdującym się 2 godziny jazdy od Salt Lake City znaleziono zabitą nożem Crystal Bradley. Policjanci z okręgu Carbon przeszukali przyczepę i znaleźli zapas metamfetaminy i aresztowali męża denatku, Dale'a Bradley'a, oskarżając go o posiadanie narkotyków. W trakcie przesłuchania na pytanie, czy był kiedyś badany wykrywaczem kłamstw, odpowiedział, że już kiedyś pomyślnie przeszedł taką próbę. To było ciekawe. Okazało się, że był podejrzanym w sprawie zabójstwa Briana Ruffa i był wielokrotnie przesłuchiwany. Prowadzący śledztwo skontaktowali się z detektywem Toddem Parkiem z Salt Lake City, który w 1991 roku, gdy zamordowano Briana Ruffa, nie służył jeszcze w policji, a który teraz zajmował się nierozwiązanymi sprawami z archiwum. Okręg Carbon poprosił mnie, abym przyjrzał się tej sprawie. Byli bardzo natarczywi i żądali informacji, bo próbowali znaleźć sprawcę innego morderstwa. Dzwonili kilka razy dziennie. Policja z Carbon chciała sprawdzić, czy sprawa śmierci Briana Ruffa nie ma wspólnych elementów z zabójstwem Crystal. Detektyw Park sięgnął do akt. Czytał zeznania i oglądał fotografie. Miałem tylko 6 zdjęć wozu Dale'a, ale powiększyłem je do sporych rozmiarów, aby było wyraźnie widać zagniecenie między przednim błotnikiem a drzwiami, bo nie byłem pewny, jak ono powstało. Park odkrył także, że Dale Bradley zmienił opowieść o tym, jak uszkodził swój wóz w nocy, gdy zaginął Brian. Za pierwszym razem twierdził, że wpadł na słupek na parkingu Uniwersyteckiej Biblioteki, a za drugim, że otarł się o słup na stacji benzynowej. Pokazałem te zdjęcia kilku kolegom z drogówki, pytając, jak mogło dojść do takiego uszkodzenia. Wszyscy twierdzili, że takie wgniecenie nie powstaje wtedy, gdy się na coś wpadnie lub najedzie, lecz w wyniku zbytniego odgięcia otwartych drzwi do przodu. Jeśli fachowcy mieli rację, to żadna z opowieści podejrzanego nie była prawdziwa. A jeśli Bradley kłamał w sprawie auta, to mógł także kłamać w sprawie zabójstwa Briana Ruffa.
Detektyw Park wczytał się w akta. O 22.30 w noc zabójstwa Briana Dale Bradley dzwonił do swojego przyjaciela Billa Eastona, który siedział w jednym z barów. Dale zeznał, że dzwonił do baru Gino's i rozmawiał z Billem Eastonem, bo miał wypadek. Wóz nie chciał zapalić i chciał, aby Bill przyjechał i odwiózł go do domu. Bradley twierdził, że dzwonił z biblioteki uniwersytetu, a Easton zapamiętał tę prośbę, bo wydała mu się dziwna. Easton nie miał auta, lecz od czasu do czasu jeździł z Dale'em jego Camaro. Dale wiedział, że Bill nie ma samochodu ani prawa jazdy. Mógł być tylko jeden powód, dla którego Bradley prosił przyjaciela bez auta i prawa jazdy o przyjazd. Poprosił Billa Eastona o przyjazd, wiedząc, że ten nie ma samochodu i nie przyjedzie. W ten sposób chciał zapewnić sobie alibi. Lecz alibi rozpadło się jak domek z kart, gdy Park przejrzał zapisy rozmów telefonicznych. W tym czasie do baru Gino's dzwoniono tylko raz. Dzwoniono nie z Uniwersytetu Utah, lecz z adresu przy autostradzie Lake Point 80 na trasie do przełęczy 5 mil. Ustalono, że dzwoniono z postoju dla ciężarówek w Lake Point, będącego ostatnim punktem między przełęczą 5 mil a Salt Lake City. Liczba dowodów obciążających Dale'a Bradley'a zaczynała rosnąć. Detektyw Park postanowił osobiście obejrzeć miejsce zbrodni. Wędrując polnymi drogami wiodącymi do miejsca ukrycia zwłok w rejonie przełęczy, doszedł do bardzo ciekawego wniosku. Teren nadawał się bardziej dla terenowych motocykli niż dla nisko zawieszonego Camaro. Droga szła w zagłębieniu, a skarpy po obu jej stronach były dość wysokie, więc pomyślałem, że wjechał Camaro tak daleko, jak mógł, a potem się cofał. Detektyw Park założył, że do uszkodzenia wozu doszło, gdy Bradley rozpaczliwie szukał jakiegoś miejsca nadającego się do ukrycia zwłok. Sądzę, że jechał tą drogą. Dotarł do pewnego miejsca i nie mogąc jechać dalej, zaczął się wycofywać. Miał otwarte drzwi, które o coś zaczepiły. I tak powstało to charakterystyczne wgniecenie. Teraz, chcąc przyjrzeć się bliżej podejrzanej opowieści Dale'a, detektyw Park postanowił jeszcze raz zbadać dowody znalezione przy zwłokach. Na szczęście w magazynie dowodów wciąż był mundur Briana, jego odznaka, dokumenty oraz para kowbojskich butów. Gdy odwróciłem but, zobaczyłem, że na podeszwie jest smuga z farby. Patrzyłem na tę farbę i nagle uzmysłowiłem sobie, że ten sam kolor miał samochód podejrzanego. Prowadzący wcześniej śledztwo detektyw Jerry Townsend zawsze podejrzewał, że Brian został wywieziony z terenu kopalni w samochodzie. Teraz detektyw Park chciał tego dowieść. Testy mogły dowieść, że ofiara znajdowała się w wozie podejrzanego. Lecz tu pojawił się problem. Zapytałem stanowe laboratorium kryminalistyki, czy mogą wykonać testy, na jakich mi zależy. Niestety nie było to możliwe. Była jeszcze inna przeszkoda. Ślad farby mógł pochodzić z okresu, gdy Brian i Dale byli przyjaciółmi, bo przecież mogli obaj jeździć tym Camaro. Potrzebny był specjalista kryminolog, zdolny ustalić dwie rzeczy, czy próbki farby są identyczne i kiedy powstał ślad na bucie. Stanowe laboratorium kryminalistyki nie miało odpowiedniego sprzętu, lecz jego dyrektor skontaktował detektywa Parka ze specjalistą mikroskopii ze stanu Waszyngton, Billem Schneckiem. Gdy okazało się, że Schneck zajmuje się także analizą próbek ziemi, detektyw Park postanowił skorzystać z tej okazji.
Pojechałem na miejsce ukrycia zwłok, wziąłem kilka próbek ziemi, żeby posłać je Schneckowi do porównania z próbkami, jakie mieliśmy z ewidencji, i sprawdzić, czy do siebie pasują. Znajdujące się w posiadaniu policji próbki zostały pobrane 13 lat wcześniej z auta Dale'a Bradley'a i choć Schneck zgodził się wykonać oba testy, to wiedział, że zadanie nie będzie łatwe, bowiem plamy są niewdzięcznym tematem prób porównawczych. Plamy nie mają warstw i choć smug może być kilka, to warstwa może być jedna, bo trudno je rozdzielić. Ale mimo to zgodziłem się im przyjrzeć. Detektyw Park wysłał do Spokane w stanie Waszyngton wszystko, co mogło być dowodem. Parę butów, kilka odłamków farby oraz próbki ziemi. Na pierwszy ogień poszły próbki ziemi. Porównując próbki ziemi, najpierw porównuje się ich kolor, a następnie zawartość substancji organicznych i nieorganicznych. Ziemia przełęczy 5 mil była piaszczysta i zawierała matowe kamyczki. A ziemia pobrana z wozu Dale'a była brązowa i bez kamyczków. Bill Schneck wiedział, że jeśli kolor próbek jest różny, to dalsze próby są na nic. Tak więc porównanie próbek ziemi było ślepą uliczką. Dopiero wtedy dowiedziałem się, że próbki ziemi z auta zostały pobrane dopiero półtora roku po dokonaniu zabójstwa. Było jasne, że nie mogły pasować. Próbki ziemi nie pasowały. Jeśli próbki farby także nie byłyby identyczne, Park znów mógł wrócić do archiwum spraw nierozwiązanych. Ofiary z podejrzanym nie łączyło nic, z wyjątkiem smugi farby na bucie. Ostatnia nadzieja na zdobycie dowodu przeciwko Dale'owi Bradley'owi wiązała się z parą kowbojskich butów. Najpierw but został obejrzany pod stereoskopowym mikroskopem. Czerwona smuga była równoległa z otarciami idącymi przez całą długość podeszwy. Położenie plamy dostarczyło istotnej informacji. Nie wierzę, aby ofiara mogła długo chodzić z tą plamą, bo podeszwa była w tym miejscu dość mocno starta, więc stara plama starłaby się także. Schneck orzekł, że ślad na bucie musiał powstać na krótko przed śmiercią Denata. I tu pojawiło się znacznie ważniejsze pytanie. Czy farba z buta pasuje do tej, którą pomalowane było auto? Z pytaniem pojawił się problem. Boki auta były pomalowane farbą w sprayu, którą nałożono na oryginalny lakier z 1974 roku. Okazało się, że próbki pobrano z części pomalowanej sprayem, co mogło bardzo utrudnić analizę. Wybrałem kilka odprysków farby. Przeciąłem je w poprzek bardzo cienkim ostrzem z wolframu, a następnie umieściłem na szkiełku mikroskopowym oświetlonym spolaryzowanym światłem. Przekroje umożliwiły zobaczenie tego, co znajdowało się pod warstwą sprayu. Oryginalny lakier Camaro wyglądał prawie tak samo jak ślad farby na bucie Denata. Jaśniejsza warstwa na górze próbki z auta miała bardzo podobny pigment do pigmentu ze smugi na bucie. W obu przypadkach głównym składnikiem był chromian żelaza. W obu próbkach występował ten sam pigment, lecz w plamie pochodzącej z buta nie było wierzchniej warstwy z farby w sprayu. Jeśli smuga na bucie powstała w wyniku kontaktu z wozem Dale'a, to nie był to kontakt z zewnętrzną powłoką pojazdu. Jak ustalono, w tym modelu Camaro zewnętrznym lakierem malowane było także wnętrze bagażnika. Bill Schneck uznał, że skoro w smudze na bucie brak warstwy farby w sprayu, to musi ona pochodzić albo z wnętrza kabiny, albo z wnętrza bagażnika. Lecz to nie był koniec pracy. Próbki wyglądały tak samo, lecz czy były identyczne pod względem składu chemicznego? Bill Schneck uzyskał z wytwórni General Motors kilka próbek lakieru używanego w latach 70.
Kolor zdawał się pasować do koloru smugi na bucie ofiary. Potem za pomocą spektroskopii w podczerwieni wykonał analizę chemiczną próbki. Wyniki analizy fabrycznej próbki lakieru porównałem z wynikami analizy próbek z buta oraz z Camaro. Były identyczne. Uwzględniając bliską przyjaźń Dale'a Bradley'a i Briana Roofa, było mało prawdopodobne, aby smuga na bucie pochodziła z innego miejsca niż Camaro podejrzanego. Wszyscy określali ten kolor jako ohydny pomarańcz. Gdy widzieli ten wóz, wiedzieli, że jedzie Dale. Byłem głęboko przekonany o winie Dale'a Bradley'a i zależało mi na tym, aby tchnąć nowe życie w tę starą sprawę. To był wielki krok naprzód. Analiza próbek farby dowiodła, że smuga na bucie Denata była świeża i prawdopodobnie powstała w bagażniku wozu Dale'a. Stało się równie jasne, że Brian rozpaczliwie walczył o wydostanie się z pułapki. Musiał kopać tak mocno, że farba ze ścian bagażnika znalazła się na jego bucie. Sądzę, że trwało to dość długo. Sądzę, że gdybym znalazł się w takiej sytuacji, też starałbym się otworzyć klapę bagażnika nogami. Nie wiem, czy Dale kazał Brianowi zdjąć buty, aby utrudnić mu ucieczkę, czy ściągnął je już z martwego ciała, lecz zrobił duży błąd, zostawiając je na miejscu zbrodni. Smuga farby na podeszwie była dla nas bardzo ważnym dowodem. Lecz aby wypisać akt oskarżenia, prokurator Meister potrzebował jeszcze jednego dowodu. Dale Bradley zrobił wszystko, aby zapewnić sobie alibi i twierdził, że w nocy, gdy zamordowano Briana, był w uniwersyteckiej bibliotece. Detektyw Park musiał obalić to alibi. A po przerwie, czy detektywom uda się odtworzyć trasę mordercy, czy opowieść podejrzanego oprze się bacznemu badaniu? Po 13 latach detektyw Todd Park mógł w końcu dowieść, że Brian Roof był w bagażniku wozu Dale'a Bradley'a. Dowód mógł wystarczyć do skazania zabójcy, lecz pod warunkiem, że udałoby się obalić jego alibi. Dale twierdził, że w nocy, gdy zamordowano Briana, był w bibliotece uniwersyteckiej. Dobra, co my tu mamy? Detektyw Park spotkał się z prokuratorem Meisterem, aby dowieść czego innego, bo jak twierdził, udało mu się odtworzyć ostatnie chwile życia ofiary. To jest teren kopalni miedzi Kennecott. Z listy połączeń do stróżówki na terenie kopalni wynikało, że w nocy swojego zniknięcia Brian Roof rozmawiał z Christy Bradley około godziny 19. Lecz rozmowa została przerwana. Detektyw Park musiał dowieść, że było to spowodowane nagłym pojawieniem się Dale'a Bradley'a. Jestem pewny, że Dale zagroził Brianowi bronią, wyprowadził go ze stróżówki i wepchnął do bagażnika. Detektyw Park założył, że Bradley wyjechał z terenu kopalni drogą 111 i dojechał nią do przełęczy 5 mili. Bradley chciał wywieźć Briana w jakieś ustronne miejsce, lecz gdy jego wóz utknął na polnej drodze, zaczął się cofać. Sprawca, aby lepiej widzieć drogę, jechał z otwartymi drzwiami i właśnie wtedy musiało dojść do uszkodzenia karoserii. Potem zatrzymał wóz, zmusił Briana do wyjścia z bagażnika i pięciokrotnie strzelił mu w plecy. Zabiwszy go, nie wrócił tą samą drogą, lecz pojechał dookoła, przez Tooele. A tu jest budka telefoniczna, z której dzwonił do baru Gino's. Z zapisu połączeń oraz zeznania świadka wynika, że Dale Bradley zadzwonił z automatu w Lake Point o godzinie 22:29, co oznacza, że nie mógł, jak twierdził, dzwonić z uniwersyteckiej biblioteki. Zadzwonił do baru i poprosił swojego przyjaciela, Billa Eastona, aby przyjechał po niego na uniwersytet, dobrze wiedząc, że Bill po niego nie przyjedzie. Potem Bradley zjawił się w barze Gino's. According to
Jak twierdzi Easton, Dale pojawił się w barze w pół godziny po telefonie, a z uniwersytetu do tego baru jedzie się najwyżej 10 minut. Był tutaj. Skręcił w Tuili, pojechał do I-80, do zjazdu na południe i był w barze po 30 minutach. Przejechałeś tę drogę, przestrzegając limitów prędkości i trwało to pół godziny? Tak jest. Jako że Brian odebrał telefon około 19, prokurator Meister jest pewny, że Bradley miał dość czasu, aby popełnić morderstwo, wykopać płytki grób i ukryć w nim zwłoki i dojechać do baru około 23. Dave Bradley został oskarżony o zamordowanie Briana Ruffa ponad 13 lat po tym, jak grupa turystów znalazła jego szczątki. W trakcie rozprawy, która toczyła się pod koniec 2005 roku, Dale'owi Bradley'owi przedstawiono dowody winy, kowbojski but ze śladem farby z jego samochodu oraz alibi, które nie trzymało się kupy. Oskarżony słuchał tego zupełnie obojętnie. Okazał emocje tylko raz, gdy na miejscu dla świadków pojawiła się Christy Bradley. Tylko wtedy zmienił zachowanie i zaczął mówić, co może świadczyć, że wciąż żywił uczucia do byłej żony. Przez resztę sprawy był jak głaz, zero emocji. Zeznanie Christy Bradley potwierdziło teorię detektywa Parka. Okazało się, że Dale miał ten wóz od czasów liceum i dopiero tego dnia, po raz pierwszy, wziął się za sprzątanie bagażnika. Wyciągnął z niego wszystkie rzeczy, twierdząc, że musi naprawić zawieszenie. Zapoznawszy się z zeznaniami i dowodami, Bradley wystąpił o zastosowanie procedury Alford Plea. Nie przyznał się do winy, ale zaakceptował to, że zebrane dowody wystarczają do wydania wyroku. Został skazany na 40 lat więzienia za zabójstwo Briana Ruffa. Moją reakcją na wyrok był gniew. Nigdy nie byłam tak oburzona. To była wymówka, aby nie brać odpowiedzialności za to, co zrobił. To była ucieczka. Brian nie miał takiej szansy. Nie mógł uciec. Mogę się mylić, ale moim zdaniem Bradley nie dorósł do tej sytuacji. Uważam go za tchórza. Dale Bradley nie podał motywów zbrodni, lecz detektyw Park jest zdania, że był nim gniew z powodu romansu żony. Czuł, że jest zdradzany. Zdradzał go jego przyjaciel, zdradzała go żona. I choć inni ludzie potrafią to jakoś rozwiązać, to dla niego ani poradnia małżeńska, ani rozwód nie były rozwiązaniem. Jennifer pogodziła się z losem, choć strata jest wciąż bolesna. Robię wszystko, żeby moje córki o nim pamiętały, bo są do niego tak podobne. Był dobrym człowiekiem o wielkim sercu. Śledztwo trwało 13 lat, lecz detektywi z Salt Lake City w końcu znaleźli winnego. Wygraliśmy dzięki kryminologii. Wyniki testów miały taką wagę, że obrona nie była w stanie ich obalić, czy choćby zakwestionować. The difficulty of getting around that piece of evidence.